To są twoje stylizacje, gdzie nie będzie widać odrostu. A jeszcze jak damy top, to też będzie fajniej to widać, bo na razie mamy tylko przecieniowane. Więc nad lukiem sobie... Co szybka jesteś? Nie. Co szybka? Delikatnie. Nasz operator nie nadąży za twoim pędzelkiem. Dzień dobry, dzień dobry. Czwartek, godzina 17. Ja nazywam się Agnieszka Hoffman-Gebel, jestem specjalistą produktów w firmie Indigo, a dzisiaj przede mną jest Natalia Kondraciuk. Witam serdecznie ponownie na kanale Indigo Nails. Kochana, co my dzisiaj tutaj będziemy czarowały? Wymyśliłyśmy, żeby pokazać wam dzisiaj kilka sposobów na stylizację, na których nie widać tak bardzo odrostu, a jednak coś się będzie działo. Magia. Tak, no myślę, że każdy lubi tak, wiecie, żeby było szybko, efektownie, ale też żeby dłużej ponosić, bo nie mamy czasu w tym dzisiejszym świecie na zmienianie stylizacji co dwa tygodnie, więc w tych propozycjach będziecie mogły sobie chodzić troszeczkę dłużej, ale bez przesady. Gotowa? Ja zawsze. Zaczynamy. Lecimy. Stylizacja, na której nie widać odrostu, to jaka stylizacja? No, pewnie wszystkim będzie się to kojarzyło z mlecznymi stylizacjami, pudrowymi, lekkimi, różowymi, transparentnymi. Więc u nas w Indigo, no to oczywiście bazy mineralne, wszystkie się do tego będą nadawały. My dzisiaj pokażemy jedną z nich i na to damy nasz top z efektem, bo mamy nadzieję, że wszyscy wiedzą o tych topach, ale jeżeli ktoś nie wie, a ogląda, to przypominamy, że mamy bardzo dużo fajnych topów z efektem, które nie są, jakby to powiedzieć, napchane bardzo dużą ilością drobinek, tylko to są jakieś pojedyncze elementy, więc ten odrost jest widoczny mniej, a jednak coś się dzieje. No i najnowsze lakiery Opal. To tutaj Agnieszka wybrała, lubi, jak się świeci, więc to są flamy. Flamy i blingi. Tak, czyli taka folia delikatnie, taka pokruszona i można sobie to fajnie też wykorzystać, też delikatnie rozcinować od odrostu na jakiejś mlecznej bazie, czy na jakiejś bazie różowej i też jest fajnie, a odrostu bardzo nie widać. Mamy też mleczny top, mamy też jedną bazę z drobinkami, która jest piękna i my favorite, a robimy tutaj to na paznokciach żelowych. Na moich rękach jest delikatny odrost. Taki maciupeńki, więc żeby wszystko tam się ładnie trzymało, nic nie odpadło. Zacznijmy od tego. Co tu się stało? To są moje światowe sławy boczki. Moje boczki, to znaczy moje punkty wzrostu się zaczynają bardzo, 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 bardzo wysoko, więc zacznijmy od czegoś, co je zakryje. Tak, tylko najpierw troszeczkę, żeby uniknąć żadnych zapowietrzeń, zrobimy troszeczkę cleanera, troszeczkę primera i troszeczkę bazy, żeby tu było dobre podłoże. Wy oczywiście, jak będziecie pracowały w salonach z waszymi klientkami, no to tutaj będzie prawdopodobnie już wykończona stylizacja, na przykład żelowa, tak? I nie trzeba będzie absolutnie tego robić, ale że my tu mamy warunki różnorodne, musimy się do nich dopasować. To ja tylko w międzyczasie powiem, że drugą rękę na czterech paznokciach i nie było taniej, Natalia zrobiła nam w poprzednim odcinku, mnie i mojej tak, ręce. Ale dla was, żeby wam pokazać. No wyglądają pięknie, a też nie miała łatwego zadania, pragnę zauważyć, bo paznokcie były bardzo różne. Tak, ten odcinek jest ciekawy, więc jeżeli nie widziałyście, to zapraszam, żeby go obejrzeć, co my tam żeśmy wymodziły. Troszkę sobie wetrzemy proteiny, żeby tutaj było dobre, tak jak powiedziałam, podłoże, żeby nam się tutaj wszystko pięknie, ładnie trzymało. Po dosłownie malutkiej kropelce, niewielkiej, bo to jest malutki odrost, nawet nie wiem, czego widać dobrze w kamerze, ale no ja go widzę, jest, więc wolałabym, żeby Agnieszka jednak mogła sobie z tymi paznokciami pożyć trochę chociaż i żeby nie odpadły na następny dzień. Zatem wcieram bardzo powolutku, żeby nic tam nie zalać absolutnie. Wkładamy do lampeczki. Czyli już wiemy, że stylizacja, na której nie widać odrostu, to najlepiej taka naturalna stylizacja, albo stylizacja z drobinkami. Tak, może być oczywiście. No dla niektórych może drobinki też będą w jakiś tam sposób odcinać się od skórek i od odrostu, ale wciąż to są takie elementy trochę odbijające też światło, więc to też trochę oszukuje efekt, nie? Bo zależy, jak nam to światło się odbije, taki będzie efekt finalny, więc jak najbardziej. Ja drobinki też uważam, że wyglądają dobrze od skórek, od odrostu i można je nosić troszeczkę dłużej i oszukać. Użyjemy sobie do tego, do tej naszej pierwszej propozycji pędzelka do ombre, bo będziemy mogły nim fajnie rozcieniować sobie kolor od skórek właśnie i rozcieniujemy sobie najpierw ten kolor z kolekcji Opal. Chanelala. Chanelala, ale to jest w ogóle hit. Kocham po prostu tę nazwę Indigo, nie? Weźmy sobie bardzo, bardzo niewielką ilość produktu, więc malujemy do skórek ładnie. Tutaj jest dobre bardzo krycie, nawet na jedną warstwę w zupełności nam to wystarczy, więc subcio. Tylko tak wiecie, nie malujemy bardzo dużo, bo resztę sobie rozcieniujemy, więc tyle, żeby przy skórkach było równo i ładnie. Tu się skupiam, żeby było ładnie. Ja widzę, że ty ten palet kierujesz do dołu, bo... Tak, żeby mi się nic nie zalało absolutnie.
więc zawsze palec. Jeszcze jakbyśmy pracowały w salonie, no to wiadomo, że fajnie, bo jakaś podpórka była i wtedy ta dłoń byłaby jeszcze bardziej w dole. No ale żeby mamy nagrania, no to mamy takie biurko, jakie mamy, więc musimy sobie radzić, ale staram się trzymać do dołu jak najbardziej. I teraz delikatnie tym pędzelkiem tylko troszeczkę ściągam do dołu, coraz mniejszą ilością, czyli przy skórkach będzie więcej, a im niżej, tym mniej i tylko takie tutaj reszteczki. My mamy takie delikatne pocieniowanie. Zobaczcie, coś się dzieje, ale prawie jakby się nic nie działo. Oczywiście jakby bazą naszą jest ten żel z kolorem, więc to uważam, że też zawsze robi robotę. I mamy taką pierwszą stylizację, po pierwsze błyskawiczną, taką trochę przyspieszoną princeskę. Odrost będzie prawie niewidoczny, a jednak coś na tym paznokciu się dzieje. Lampa? Tak, proszę pani. Utwardzone. Jeszcze jak damy top, to też będzie fajniej to widać, bo na razie mamy tylko przecieniowane. Więc matlukiem sobie... Szybka jesteś! Nie. Co szybka! Delikatnie. Nasz operator nie nadąży za twoim pędzelkiem. Dobra, już, jest okej. Okay. Powolutku. Tak nie maluję w rzeczywistości, ale no dobrze, na potrzeby odcinka muszę zwolnić, słuchajcie, one mnie krzyczą. Powolutku, bardzo powoli. Ja wiem, że ty jesteś torpeda, wiem, że masz dwa kursy o tempie pracy. No i to zobowiązuje, hello. Z hybrydy i z żelu, ale... Na stronie Indigo Nails kursy Indigo Nails, więc też możecie sobie obczaić. Powolutku, linia światła, czekam, aż nam się sekundka wypoziomuje i możemy to utwardzić. No naprawdę fajne to jest, niby nic, a jednak coś. Mógłbyś oczywiście po całości też położyć ten efekt. Są też inne odcienie, my wybrałyśmy taki, bo Chanel Lala nam się podoba i nazwa, i odcień. Drugą stylizację zrobimy klasycznie z bazą mineralną. No chyba tutaj każdy zna te produkty. Dlaczego? Dlaczego? Bo też baza mineralna ma troszkę krycia. Czyli co? Potrzebujemy bazę mineralną, żeby tutaj co? Troszkę zakryć to. Tutaj takie jakieś niepożądane rzeczy, a baza mineralna ma tego krycia. Głęboko osadzone punkty wzrostu. Niepożądane rzeczy. Dokładnie, a baza mineralna ma tego krycia tam powiedzmy 70-80%, więc fajnie możemy sobie to zakryć. Blasz jest ekstra, naprawdę wygląda pięknie, a jeszcze na takim żelu właśnie bardzo delikatnym. No to jest idealne połączenie. Więc tutaj odrost będzie prawie niewidoczny, dosłownie. On się stapia z płytką, ten kolor, i to jest super w nim. Więc aplikujemy sobie ładnie do skórek, tak żeby było pięknie, równo, ładnie. I oczywiście utwardzamy w lampie, a na to damy jakiś fajny top. Zobaczcie, tak naprawdę już sama baza mineralna wygląda pięknie. Zobaczmy z boczku. Widzicie? Ta różnica? Pokryło troszkę i to jest jedna warstwa, więc super. I na to możemy dać... No top każdy, jaki chcecie. My wybrałyśmy akurat topciuszek, bo bardzo go lubimy, jest piękny, ładny i też zawsze coś tam się zadzieje, a ten odrost będzie mniej widoczny, ale mógłby być jakikolwiek inny top, jakiś z innymi drobinkami, klasyczny, z jakimiś tam naszymi czarnymi kropeczkami, białymi, co chcecie tak naprawdę. Top raczej z założenia nie będzie jakby kryjący, nie może być kryjący, także też ten odrost nie będzie widoczny, kiedy damy top z efektem. Długie, płaskie ruchy, żeby tutaj było tak, wiecie, równomiernie to rozłożone. Akurat topciuszek się pięknie rozkłada. Bardzo fajnie są też te drobinki wymieszane. Też jest bardzo ważne w topie z efektem, żeby te drobinki były zrobione dobrze. Pięknie? Lampeczka? Super, więc tu już nam nawet ładnie pasuje. Tutaj sobie zrobimy układanie naszych tych flamików. Tak, proszę pani? I tu musimy dać ciupę penienieńkę bazy proteinowej, żeby to przykleić. A na to top jak pójdzie, to pięknie to pokryje, więc nie będzie żadnego problemu. Troszeczkę tej bazy, niedużo, absolutnie. Tylko nie do końca paznokcia, żeby potem sobie pędzlem do ombre przecieniować. Żebyśmy nie miały potem problemu z tym, że topem będziemy miały nierówno, będziemy musiały top poziomować. Więc tutaj tak wiecie, bardzo cieniutko. I na to damy nasze flamiki. Nie flamiki. A, blingi. Blingi, no przecież, no bo to bling takie. Ja chcę być bling dzisiaj. Takie różne. Też możemy to zrobić pędzlem do ombry, słuchajcie. Nie ma problemu żadnego, najmniejszego, bo ten pędzel jest bardzo fajny. I troszeczkę sobie tutaj układamy. Oczywiście przy skórkach znowu więcej. Mamy więcej i teraz dosłownie minimalnie możemy sobie nabrać jeszcze i resztkę sobie tak tutaj przecieniujemy razem z tą naszą bazą. One jak będą nam uciekać do przodu za bardzo, to możemy, wiecie, cofnąć. Nie ma problemu. No, tutaj jakieś takie reszteczki też mogą być, chyba że ich nie chcemy, to znowu do góry. Spychamy. No, tutaj takie dosłownie jakieś takie końcóweczki nam zostaną, jakieś takie resztki, paproszki, że tak to nazwę. Nie chcę paproszków. Nie chcesz paproszków. Jak gdzieś coś jest za dużo, to też możemy sobie z naszego pędzelka zdjąć. No i tutaj wedle tego, jak klientka woli, jak ty wolisz, więcej, mniej, ale też jest... Generalnie są przerwy i fajnie, bo to światło też się załamuje, gdzieś tam odbija, więc nie będzie widać dokładnie jakichś braków. Jak macie ochotę, to możecie sobie to jeszcze jakąś syrenką na przykład uzupełnić, ale coś tam się dzieje, natomiast znowu dzieje się na tyle mało, że prawie nic, a jednak i odrost będzie widoczny bardzo mało albo praktycznie w ogóle. Topujemy oczywiście i tu naprawdę rekomenduję Wet Looka ze względu na to, że on jest bardziej gęsty, więc daje troszeczkę taką
no, ciutkę większą objętość i się fajnie poziomuje, więc do takich różnych wyzdobień, zatapianych, pyłków, flame'ów, blingów i tam różnych naszych cudów, wet look jak najbardziej się przydaje najlepiej. Oczywiście nie idę od skórek najpierw, tylko gdzieś tutaj. Możemy dać nawet tak ciupeńko większą kropelkę, jeżeli chcemy, żeby było dobrze to pokryte, żeby nic nie było czuć pod palcem. Do skóreczek bardzo powolutku. Druga strona. Dosłownie kilka sekund poczekać, żeby nam się wypoziomowało i utwardzamy w lampie. O, pani, te blingi to się tak wszędzie tutaj. No, przy flame'ach pamiętajcie, nie oddychamy. A to tak jest, puf! Ja to najbardziej lubię, nie wiem, czy to wyjdzie. Oho, już coś wymyśliła, uwaga, trzymajcie się. Co jest? To jest na magnes? Widzisz to, jak one się podnoszą? Niebywałe. Ale są tak naelektryzowane. Fajne. Że latają. Czyli tak, przy flame'ach już wiemy, że nie oddychamy, bo się bardzo elektryzują, latają. Patrz, ty nawet na rękawiczce już masz. No, nie jestem cała we flame'ie. Flame'y są o tyle fajne, że one są w postaci takich płatków, ale jak je mocniej naciśniecie, to one wtedy robią się takie mniejsze, czyli macie do wyboru. Albo możecie aplikować faktycznie jako większe płatki, albo delikatnie je rozetrzeć, czy to pędzelkiem, czy jak będziecie nabierali czymkolwiek, to jak mocniej dociśniecie, o. To jest specjalista produktu, no. Pędzelkiem sobie delikatnie układam, oczywiście niedużo, bo ja chcę tylko to mieć przy odroście, bo jakby założenie, jeżeli ten odrost ma być mniej widoczny, no to jeżeli tylko przy skórkach troszkę damy, no to będzie faktycznie delikatnie. Jak damy więcej, no to będzie bardziej rzucające się w oczy. Jak mamy ładnie położone, tak jak nam się podoba, możemy utwardzić i na to damy inny top. Zaraz wam pokażemy, co fajnego można na to położyć. Nieźle to wymyśliłyśmy. No i na to, słuchajcie, pójdzie sobie teraz baby boomer top, czyli top mleczny, który de facto też sam w samotności wygląda pięknie i odrost na nim nie będzie bardzo widoczny. Ale my nie chcemy, żeby był samotny. Nie chcemy, żeby był samotny, więc dałyśmy mu trochę flame'a, ale też można go połączyć na przykład z bazą Whitamin. Ona jest też przepiękna, też mleczna i w ogóle na przykład żel cover pink, na to warstwa bazy Whitamin i warstwa topu. Takie paznokcie, przepiękne. Nosiłam, polecam, więc też możecie sobie spróbować, ale my sobie teraz przelecimy, jakkolwiek to brzmi, topem baby boomer tego naszego flame'a. I on tak troszkę zgaśnie. Jak ci się pracuje tym transparentnym pędzeleczkiem? Dobrze, bardzo dobrze, super, to jest naprawdę. Mój salon, moje dziewczyny też bardzo są zadowolone, więc super. Dobrze, proszę tutaj bujnąć, pokazać. I utwardzamy w lampie. I ostatni kciuk to będzie baza Ideales. Jest śliczna. Oczywiście też bierzemy pod uwagę, żeby nie było widać odrostu, więc jak najbardziej. Delikatnie, taka różowiutka. Zdarza mi się, że kursantki mówią, że nie wiedzą o tej bazie, bo o niej zapomniały, albo w ogóle nie wiedzą, że istnieje. Więc słuchajcie, Ideales jest przepiękną bazą, jeśli chodzi o tę szybką stylizację, jakiś Mani Express czy coś. I nazwa jest nieprzypadkowa. Tak. To jest Ideales. Idealna. Więc... Tak. Połączenie różowego z drobinkami, więc zobaczcie, jak to pięknie, tylko kochana, ty powoli mnie smarasz. A te proszę. Powoli mnie przecież tutaj. Przecież nie odczuwasz nic, żadnych doznań. Ja mam, może się mylę. Ja mam doznania wizualne. Śliczna jest ta baza. Troszkę oczywiście na żelu. Ona zmieni też swój odcień, no bo ten żel też robi robotę. Natomiast na naturalnych paznokciach też wygląda pięknie. No bardzo, bardzo, bardzo polecam i odrost jest mało widoczny, a o to nam dzisiaj tutaj chodzi, żeby pokazać wam różne opcje na to. To są akurat nasze propozycje, ale myślę, że można by było ich dać tutaj jeszcze więcej. Tak się prezentuje po wyjęciu z lampy, więc prawie niewidoczny, a jednak coś tam widać. I oczywiście na tą bazę klasycznie musimy zaaplikować top. Powolutku. Jaki top? Wet look. Tutaj pracujemy dzisiaj całości wet lookiem. On jest fajny, ma fajną konsystencję, ładnie się poziomuje. Też ewentualne jakieś takie drobinki, jeżeli coś tam z tych flame'ów czy bling-blinków wystaje, to też ładnie on to wygładzi. Lubię go bardzo. Lubię jego konsystencję też mega. Troszkę on jest bardziej gęsty niż na przykład tip-top. Pamiętasz, że wet look kiedyś był w innym opakowaniu? Pamiętam, zdecydowanie pamiętam. W buteleczkach piąteczkach, w buteleczkach piętnastkach, ale w takim fajnym opakowaniu. Okrągłych. I w takim pikowanym opakowaniu. Tak. Pamiętam bardzo dokładnie. Ostatnio też znalazłam na moim telefonie stare zdjęcia oliwek. To są takie wspomnienia po prostu, te etykiety jak ewoluowały przez te lata. Fajnie na to patrzeć, naprawdę. Kremy na przykład Popsugar z lizakiem. Nie wiem, czy wiecie, ale moja firma się nazywa przez kilka lat Popsugar. Ale zmieniłam to, ponieważ na stacji benzynowej było zawsze Popsugar by i nikt nie miał tego napisać.
a nie wymówić tym bardziej, więc zmieniłam po prostu na Natalia Kondraciuk. Naprawdę nazywałaś tak. się Popsugar? Mam Popsugar by Natalia Kondraciuk, tak się nazywa moja firma. Uwielbiam ten zapach i uwielbiam tą etykietę. Ona była z takim lizakiem kolorowym. Tak. Mam nawet plakat jeszcze ze starego salonu. Teraz mi nie pasuje do wnętrza, ale uwielbiałam to. Naprawdę to była jedna z moich ulubionych jakby wizualizacji. Ja wiem, dlaczego ja cię tak lubię. No widzisz, dokładnie. Ostatecznie wszystkie przemyjemy, żeby było ładnie, czyli cleaner trójeczka Super Shine, pięknie pachnący, z oliweczką. Nasz ulubiony, ukochany, niezawodny. Też pod spodem tutaj ładnie wytrzyjmy, bo tutaj też piłowałyśmy, jest sucho, więc zróbmy tak każdego pięknie. Tego nie musimy, bo to był topciuszek, a on jest no wipe, więc też super, ale boczki tutaj pod spodem, skóreczki są suche, więc musimy tu je ładnie wytrzeć. Ja tak specjalnie tym cleanerem wchodzę tutaj w te szczeliny, gdzie jest biały ślad jeszcze po ewentualnym frezowaniu czy robieniu skórek, żeby tutaj było ładnie nawilżone. Rączki też ci nawilż, żeby będziesz ładnie pachniała i jesteś gotowa. To są twoje stylizacje, gdzie nie będzie widać odrostu. A teraz zobaczycie, jak te paznokcie prezentują się po kilku tygodniach. A jeżeli chcecie zobaczyć, dlaczego nie warto zdradzać swojej stylistki, to zobaczcie poprzedni odcinek. Tam są różne kryzysowe sytuacje, które możemy spotkać, omówione też niektóre rzeczy, które możemy spotkać, kiedy nasza klientka po prostu nas zdradzi, pójdzie gdzieś indziej albo sama zacznie grzebać przy swoich paznokciach. No i tak się kończy koszmar stylistki pięknymi paznokciami z Opal Glow. To się czuję taka bezpieczna. Tak, ze mną? Fajnie, cieszę się. Jest. O, już widzę, już widzę. Dobra, to co my tu możemy zrobić? O, tu, o, czekaj, bo tu się też nie przyjrzał. Lolo. Działo się, więc zobaczcie koniecznie, jak Natalia super. Sobie poradziła. Mogę tylko powiedzieć, że na koniec wylądował na moich paznokciach kolor Mean Queens. Jest piękny. Kolek. Mam nadzieję, że podobają Wam się te paznokcie i patenty Natalii na to, jak zrobić stylizację, na której nie widać odrostu. Pamiętajcie, że wszystkie produkty znajdziecie w opisie tego filmu, których Natalia użyła do wykonania tej stylizacji. A skoro moje paznokcie są gotowe, to wychodzi na to, że to jest koniec dzisiejszego odcinka. Pamiętajcie, że jesteśmy w każdym czwartek o godzinie 17. Dziękuję Ci, kochana. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa! Pa!